podczas Mistrzostw Świata. Pani Sonia. Sesja budżetowa zaczęła się od niespodzianki przygotowanej dla mieszkanki powiatu Sonii Turzynieckiej, która wywalczyła niedawno złoto i srebro na Mistrzostwach Świata w siłowaniu na rękę w kategorii osób niepełnosprawnych. Pani odwaga i moc daje nam siłę do dalszego, lepszego życia. Oprócz braw mistrzyni otrzymała także prezenty. Te wszystkie paczki to są podchoinki dla pani Sonii, a tutaj pokazuje Puchar Świata w dyscyplinie sportowej, którą uprawia pani Sonia. Brawo! To medale! Jestem bardzo szczęśliwa z tego, że medale, które zdobyłam dla wszystkich, dla całego powiatu. I tymi medalami również mogłam się podzielić z hospicjum, z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. Radością jest dla mnie to, że w wielu mediach, do których byłam zaproszona, promowałam powiat, dumnie promowałam cały powiat bolesławiecki. I mam nadzieję w dalszym ciągu to robić. Mistrzyni przekazała w imieniu Federacji Arm Wrestling Polska bolesławieckiemu staroście złoty medal z Pucharu Świata. Tymczasem nie z medalu, ale ze stopnia górniczego dumny jest dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych Adam Maksymczyk. Bolesławiecki starosta oficjalnie wręczył mu dyplom potwierdzający nadanie tytułu dyrektora górniczego drugiego stopnia. To tyle z kwestii pozasesyjnych. Później, jak zawsze, były informacje starosty i jak zwykle pytania. Odbyły się posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu Bolesławieckiego, podczas których na Komisji Rolnictwa odwołano dotychczasową panią przewodniczącą Ewę Sondaj i z funkcji przewodniczącej tej komisji. I odwołano następnie panią Ewę Suchecką z funkcji wiceprzewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Nie usłyszeliśmy informacji na ten temat, a szkoda. Chciałem spytać, jakie są powody merytoryczne odwołania pań przewodniczących z tych komisji? Jakie to były powody merytoryczne? Bo innych sobie tutaj nie wyobrażam, bo to też świadczy o tym, jak oceniamy pracę tych pań. Czy coś było nie tak w ich pracy, że zostały odwołane? To pierwsza rzecz. A druga, skoro już tak się stało, w imieniu radnych tutaj Ziemi Bolesławieckiej, Prawa i Sprawiedliwości, radnych niezrzeszonych, chcieliśmy podziękować paniom przewodniczącym za ich pracę, za ich zaangażowanie. Wykonywały swoje obowiązki naprawdę dobrze. Ja tylko powiem, jeżeli tworzy się koalicja, to no, tak jest, że ma prawo każdy przewodniczący i każdy członek wskazać kogoś na wiceprzewodniczącego, prawda? Nikt też nie zgłosił kandydatury. No, po prostu wybrano mnie na przewodniczącą komisji rewizyjnej. Ja wskazałam kolegę Janusza i myślę, że to jest naturalne. Według informacji starosty jest duża szansa na rozwiązanie problemu nowej siedziby dla Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych, który czeka na godne warunki do funkcjonowania. Na sesji Rady Miasta prezydent poinformował o planach przekazania powiatowi na rzecz szkoły specjalnej budynku przy ulicy Bankowej, w którym obecnie uczą się najmłodsze dzieci szkoły podstawowej nr 3. Jest na dobrej drodze sprawa porozumienia z miastem w kwestii przekazania obiektu pod adaptację na szkołę specjalną, spełniającego wszystkie wymogi niezbędne, również znacząco obszerniejszego niż ten, który w tej chwili, w którym szkoła się znajduje, za plac przy ulicy Zwycięstwa. W przyszłym roku powiat planuje dochody na poziomie prawie 95,5 miliona złotych. Planuje wydać ponad 99 milionów. Z tych wielkości wynika, że zaplanowaliśmy deficyt. Kwota tego deficytu to jest 3 miliony 781 tysięcy złotych i deficyt zaplanowaliśmy do pokrycia przychodami z kredytu. Na spłatę zaciągniętych kredytów w przyszłym roku powiat wyda łącznie ponad 1 700 000 złotych.